Weronika Jaworska, witam i zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Wielkie świętowanie 75. urodzin klubu piłkarskiego Stilon coraz bliżej. Władze klubu, pracownicy i zawodnicy szykują formę na huczne jubileuszowe obchody. Do zabawy ze Stilonem zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gorzowa. Organizatorzy w południe powitają najmłodszych fanów piłki wraz z rodzicami. Potem nastąpi oczekiwanie na wielki mecz piłkarzy Stilonu przeciwko reprezentacji artystów polskich, który odbędzie się o godzinie 16. To wszystko na boisku przy ulicy Olimpijskiej. Nie możemy się już doczekać tej soboty, liczymy każde godziny w zasadzie. A co będzie? Od 12 godziny zaczynamy wielkim festynem. Tam będzie wata, tam będą trampoliny, tam będą skoczki, rodeo, pokazy policji, pokazy straży, symulator dachowania, to we współpracy z WORD-em. Także naprawdę będzie mnóstwo zajęć. Turnieje turbokozaka, czyli próba strzelenia bramki w określone miejsca tej bramki, czyli okienka, przód, środek bramki. Także mnóstwo atrakcji, strefa gastro, strefa malowania buziek. Wszyscy muszą tutaj się czuć jakby zadowoleni. O godzinie 10 oficjalna wersja, czyli idziemy po odznaczenia dla naszych byłych stilonowców na sesję Rady Miasta, na urodzinową sesję Rady Miasta. Godzina 10:30. To jest bulwar obok Wildomu. Tam jest nasz konkurs Przekopnijmy piłką Wartę. Zobaczymy, kto zrobi rekord. Wiemy, że już mamy tam jednostki wodne przygotowane. Wypożyczalnia tutaj gorzowska nam w tym wszystkim pomoże. Serdecznie dziękuję. I wracamy o godzinie 12 na stadion. I na tym stadionie do godziny 16 jest tylko i wyłącznie zabawa. Zabawa nieodpłatna. Wszystkie te opcje zabawowe są jakby zapłacone i tutaj jakby mieszkańcy nie poniosą żadnego kosztu. Oczywiście nie wchodzi w to strefa gastro, czyli napoje i wyżywienie. O godzinie 16 wielki mecz. I ten wielki mecz jest ocegiełkowany taką dobrowolną wpłatą 25 zł. Ale zapraszam bardzo, ponieważ już dzisiaj możemy powiedzieć, że oprócz Radka Majdana, Piotra Świerczewskiego, dojdzie Antek Królikowski, dojdzie Bilion Arjun Batar, także będzie naprawdę wesoło, powinno być wesoło, Piotr Rejs, także dodatkowe osoby. No i miejmy nadzieję, że to się właśnie wszystko zakończy świetną zabawą. Po meczu jest czas na autografy, jest czas na fotografię oraz chciałem też powiedzieć, że nasi zawodnicy, którzy wywalczyli awans do trzeciej ligi, w trakcie meczu, w trakcie tego festynu będą też do dyspozycji gorzowian. Będzie można dotknąć, porozmawiać, zapytać, jak się trenuje oraz oczywiście nasi trenerzy z Akademii, z Gazet Akademii będą mogli udzielić wszelkiej porady i oczywiście będą opiekunami części konkursów. Dbają o bezpieczeństwo na pomostach, plażach i na wodzie. Świetnie wyszkoleni, zawsze czujni i gotowi, by nieść pomoc. Wykonują ciężką pracę, która często spotyka się z hejtem i pretensjami podchmielonych wczasowiczów. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, w skrócie WOPR, obchodzą dziś swoje święto. Obchody to bardziej widać gdzieś tam w mediach społecznościowych, na tych portalach ratowniczych, życzenia składane, ale generalnie gdzieś tam jakiegoś wielkiego święta nie ma. Jest to dzień, faktycznie ktoś o nas wspomni, o naszej pracy, która wbrew pozorom jest bardzo odpowiedzialną pracą, często niedocenioną. No ale mamy dzisiaj swoje święto, także mam nadzieję, że ten sezon będzie bezpieczny, czego życzę wszystkim ratownikom wodnym w całej Polsce. Początek sezonu, czyli to jest otwarcie wszystkich kąpieli w Polsce. Podejrzewam, że jak w całej Polsce jest problem z ratownikami, czyli cały czas tych ratowników brakuje, ale już generalnie sezon się rozpoczął, ratownicy są na plażach strzeżonych i rozpoczęli swoje dyżury, pracują, dbają o bezpieczeństwo wszystkich plażowiczów. Generalnie jeżeli tutaj mówimy o okolice Gorzowa, na pewno plaże strzeżone mamy w Kłodawie. Ratownicy jeszcze nie rozpoczęli pracy, bodajże zaczynają od
1 lipca. Plaża Szczeżona jest już na pewno w ośrodku przywodnym Nierzym. Tam ratownicy zawsze rozpoczynają od lat, jak znam dobrze pana dyrektora Włodzimierza Roja, zawsze zaczynają w pierwszy dzień wakacji, czyli świadectwa, na drugi dzień już kąpielisko w Nierzymiu jest bezpieczne. W miejscowości Długie, w miejscowości Karni też są ratownicy wodni. Tak w pobliżu Gorzowa te miejsca na pewno będą bezpieczne. Kluczowe to korzystanie z miejsc strzeżonych. To jest podstawa, tak? Jeżeli idziemy na kąpielisko strzeżone, faktycznie, jeżeli coś się wydarzy, to nie chodzi tylko o wodę, tylko nawet na plaży, są udary, zawały serca, tam ratownik wodny udzieli kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli miejsca strzeżone. Druga, no brawura, unikamy. Jakieś zachowania niebezpieczne, skoki do wody, wchodzenie po wypiciu alkoholu, bardzo niebezpieczne. No dużo utonięć to są właśnie, jest powodowane alkoholem. Zwróciłbym uwagę też na odpowiednie pilnowanie dzieci, tak? Tutaj jeszcze jest sporo do poprawy. Nie milkną echa zachwytu po ostatnim występie Andrzeja Seweryna na gorzowskiej scenie letniej. A już czeka na nas następna piękna przygoda ze sztuką. W ten weekend będzie można zobaczyć kolejnego z wielkich aktorów scen polskich, czyli Daniela Olbrychskiego. Teatr Osterwy w ramach letnich spotkań przygotował też spektakl dla dzieci i świetną komedię. Kolejny tydzień na scenie letniej, tym razem rozpoczynamy od bajki. Pierwszy raz w tym sezonie bajka będzie dla dzieci. W piątek o godzinie 12:00 Teatr Varieté, Eliksir Mądrości. Szalony naukowiec wymyśla tutaj, jak stworzyć sztuczną inteligencję, czy mu się uda, czy nie. Zapraszamy dzieci w piątek o 12:00 godzinie. Natomiast sobota to Daniel Olbrychski i wieczór z jego poezją, nie jego poezją, poezją w jego wykonaniu. Wieczór pełen opowieści o przygodach, anegdotach z życia artystycznego, przeplatane właśnie utworami poetyckimi, które będzie prezentował sam Daniel Olbrychski. Natomiast niedziela to Kobieta do zjedzenia, Magdalena Smalara, popularna aktorka, która wystąpi ze spektaklem, właściwie z programem takim słowno-muzycznym na temat tego, co dotyczy jedzenia, czyli tego, co jest największą namiętnością, właściwie można powiedzieć, ludzkości. Będzie o smakach, będzie o apetytach, będzie o dietach, o kaloriach. Jak mówi sama Magdalena, będzie na pewno zabawnie i też lirycznie. Stąd zapraszamy bardzo serdecznie na te 3 dni z teatrem na scenie letniej. Przypomnę, że spotkania na scenie letniej są bezpłatne, wstęp jest wolny, wystarczy przyjść i zająć miejsce. W nocy z wtorku na środę około godziny 1:30 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o możliwym pożarze w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Jagiellończyka ze względu na wydobywający się z niego dym. Na miejsce zadysponowane zostały 3 wozy strażackie. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.